Siema, siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, tym razem trzeci dzień edycji mojego serwera, czyli playmc.pl. Coraz więcej graczy, to jest dla mnie hit. 5000 osób weszło na serwer, 5000 osób weszło na serwer tylko z mojej reklamy. Nie kupowaliśmy żadnych reklam na tą edycję, a i tak gra tak dużo osób. Dopiero co wróciłem ze szkoły, ludzie dalej sobie kopią tutaj na stoniareczkach. Darmowe VIPy są rozdawane tylko za lajka na Facebooku. Wbiliśmy 1500 lajków na Facebooku właśnie serwerowym, więc jaram się niesamowicie. Oczywiście klasycznie teraz jak co odcinek będzie, czyli tabliczka z ostatnimi 4 subskrybentami. Jeśli chcesz się tutaj znaleźć, właśnie zostaw subka. Ja tu zapisuję sobie ładnie Dawidos 254, Hubku, Szotownik 2019 i Hubi. Jeśli chcesz się tutaj znaleźć, to właśnie zostaw tego suba na kanale, wbij na serwer, na pewno się nie zawiedziesz. W ogóle co jest najciekawszą sprawą, to, że rekord graczy padł następnego dnia od startu, tak? Czyli jak startowaliśmy w sobotę, to rekord graczy na serwerze był w niedzielę. To jest niesamowite i całkiem zabawne. Ale ludzie przychodzą, nieważne kiedy zaczynają, wchodzą na serwer nowi gracze, więc to jest dla mnie mega fajna sprawa. W dzisiejszym odcinku poceniamy topowe gildie, tak sobie pomyślałem, że raczej poceniamy gildie, albo się spytamy ludzi na czacie, jakie gildie ocenić, więc od razu jakie gildie mogę ocenić. Zobaczymy sobie jakieś gildie, rozdamy sobie troszeczkę playcase'ów, więc będzie spoko. GATP Cyc, zobaczmy gildie Cyc, co oni tu mają. Chłopaki mają wyrównany teren, nieźle, cały teren, chyba cały kubojt jest wyrównany, tak, calutki? Tak, prawie cały, tak, calutki teren jest wyrównany, więc to jest niezłe. W ogóle co mogę powiedzieć? Nie wiem po co to teraz mówię, ale ten energetyk, szukałem go kurczę miesiąc chyba i w żabce jest, więc jest mega. Dobra, nie wiem po co to powiedziałem, więc zobaczymy sobie gildię Cyc, co tu chłopy mają. Zejdziemy sobie na dół, rozdaję po jakimś playcase'iku zagranie. O kurcze. Czekajcie, bo ja chyba coś rozwaliłem. Aha, dobra, już się bałem, że coś rozwaliłem, ale jest okej. Tam mamy twardego. Siema twardy z gildii Cyc. Trzymaj playcase'a. Design? Nieźle. W ogóle dalej jestem zdziwiony to, że ta karta mi się naprawiła nagle. Nie wiem, wszystko działa, odpiłem tylko monitor, nie? I czekajcie, vanish włączony, vanish wyłączony. Proszę, playcase'ika, mordeczko. Twardy dostał. Ziom też powinien dostać, więc spoko, całkiem spoko. Fajny taki designik, tutaj mają takie, widzę, pokoje. Więc fajnie, że gildia Cyc gra. Jak najbardziej się cieszę z tego powodu, że tu chłopaki grają. Zobaczymy sobie również gildię inną. Tak. Ohoho, widzę, że tutaj kuboid dość ciekawy i bogaty, bo mają nawet bacona, więc jestem pod wrażeniem, że coś takiego chciało się im budować. Ile tu jest guzików? Gildia ACC, siema, trzymaj playcase'a, mordo, trzymaj playcase'a. Nieźle, naprawdę, zobaczcie jak to wygląda, aż kurczę, nie wiem, zrobię sobie chyba screena, bo to jest niesamowite. To jest niesamowite, że jakaś... Co to jest za kuboid w ogóle? Współczuję chłopom, ile tu jest ludzi w ogóle. Rzucimy im trochę tych playcase'ów. Każdy niech ma po jednym. Nie każdy ma po jednym tym playcase'ie. Niezła, ale ekipka. Co za kuboid? Idę zobaczyć, jak to tam na dole wygląda. Czy mają jakieś tutaj zejście, czy zejścia nie ma? Chyba... Gdzie macie zejście? Chyba, że oni mają jakiegoś homa po prostu tam na dole, nie? Tak, tu jest bacon. Tu jest bacon, a gdzie jest cały design? Gdzie jest cały design? To mnie ciekawi. Czekajcie, game mode 3 i szukamy całego designu. Oho, to jest tutaj. To wszystko jest tutaj, więc niezła gildia. No, tylu guzików dawno nie widziałem. Ale no, kuboid musi działać chyba, tak? Kuboid musi działać. Przepraszam, rozwaliłem coś. Ja tu nie powinienem nic ruszać, nie? Bo ja tylko psuję. Design? Nie, zły jakaś woda. Tutaj ziomeczek pokaże chyba swój pokój. O, dziękuję za otwarcie, proszę. Playcase'a, za otwarcie drzwi. No, więc jeśli ktoś jeszcze nie gra, to serdecznie zapraszam na mój serwer playmc.pl. Jak widać, ludzie grają.
Ludzie grają, pyta się ziomek, ile tutaj edycja trwa. Ta edycja będzie trwała, wydaje mi się, jakoś 2-3 tygodnie. Na pewno tyle będzie serwer stał, tak? Ile będziecie grali, to tak naprawdę no, nie ode mnie zależy. Mam nadzieję, że jak najwięcej. Aha, to nie był design, tylko to był jego pokój? Nie, nie wiem. Mam nadzieję, że będziecie grali jak najwięcej mimo wszystko. Bo ja nagrywać, streamować będę tylko z tego serwera. Okej, okay. Bardzo spoko. Zobaczymy sobie również inną gildię. KMWL. Zobaczmy wszystkie. Nie chciałbym tylko tam całego odcinka przy jednej gildii spędzić, tak? Bo to nie o to chodzi. No, w ogóle piszcie co tam u was, widzowie, w komentarzach, jak tam w szkole. Tutaj również jakaś większa ekipa. Oni taki design, ni to, ni design, ni design, ni design. Czekajcie, mi się poteczka skończyła, więc już hop, pijemy i widzimy już wszystko. Siema, chłopaki. Siema, trzymaj playcase'a. Ten, co zabrał koledze, macie wszyscy po jednym, podzielcie się. Każdy ma po jednym. Każdemu daje po jednym playcase'ie, tak żeby było, nie? Dlaczego mają nie mieć? Czuję, bo tutaj zakupił 130 playcase'ów w ogóle. Aż się do niego tepnę. Zobaczymy, gdzie będzie je otwierał. Zobaczymy, gdzie będzie. Gildia Beck, siemanko, witam, witam. To jak on kupił, to tutaj koledzy również damy playcase'a, niech się nie martwi. Że tylko koleżka będzie otwierał, tutaj również damy koledze. Tutaj design taki, no nie designowy, tak? Tutaj widzę, że jakiegoś designa wielkiego nie mają, mają po prostu jakąś tam dziurę i tyle. No, chciałem was bardzo poprosić. A, w ogóle takie pytanie często jest, dlaczego nie mamy Blazing Packa? Blazing Packa nie mamy pod tym względem, że kurczę Blazing Pack bardzo, bardzo, jakby to powiedzieć, ogranicza serwer. Blazing Pack ogranicza serwer, my chcemy się rozwijać jak najbardziej i dlatego tego Blazing Packa raczej nigdy nie będzie na naszym serwerze. Bo tak, plus zostałem wyzywany przez Invicjusza jako że jestem bardzo pazerną osobą. Tak, widzowie, jestem bardzo pazerny na pieniądze. To z tego, że szkoda gadać, jeśli chcecie odcinek kiedyś na ten temat, to chętnie się wypowiem, bo to w sumie jest bardzo... bardzo zabawna sytuacja, szczerze powiedziawszy. Bardzo zabawna sytuacja. Okej. Tutaj info poszło od innego administratora, że tylko raz można odebrać darmowego VIP-a, bo ludzie myślą, że ten darmowy VIP będzie cały czas. A to chodziło tylko, że... A, GATP Last. O kurde, tutaj Gildia Last jakiś zamek buduje, czy coś w tym stylu? To jest wręcz... niesamowite. To jest wręcz niesamowite. Dobra. Fajny, fajny, bardzo fajny kuboid. Podoba mi się to wszystko, jak to wygląda. Zamyk niezły, tutaj design jakiś taki wykopany na taki większy po prostu, ale jakoś super, super ciężki do zbudowania to on nie był. Proszę tutaj playcase'a. Może nie zauważył nawet mnie chyba. Nawet mnie chyba nie zauważył. To pójdziemy szybko do kolegi i zmykamy. O, kopię chyba na awku. Chyba kopię na awku. Majku, ma to. Pójdziemy na spawna. No więc tak to. Tak to wygląda. Zobaczymy może sobie jeszcze jakąś ostatnią gildię GATP 333. Jakąś taką gildię stopki bym chciał. A gildie stopki to zawsze kuboida nie mają. Zauważyliście to, że gildia stopki, taka topowa gildia, nigdy nie mają jakichś kuboidów, zamków, nie wiadomo czego. Tylko mają po prostu jakieś tam nogi, beczkę i tak naprawdę tyle. W sumie, dlaczego by nie? Tak też można. Tak też można. No. Więc tutaj nic również nie ma żadnego designu. Pewnie gdzieś są po prostu na dole stołniarki i na tym to się wszystko kończy, nie? Tylko nie wiem, gdzie to jest. Nie wiem, gdzie to jest to zejście. Chyba, że tu. Tak, tutaj, ale to zejście super. No i jakieś pokoje, jakieś tam stołniary pewnie gdzieś tu są i tak to wygląda. Tak, nawet ziomeczek tutaj kopie sobie na awku, więc trzymaj playcase'a jak najbardziej. Moje playcase'a jak najbardziej. Jeszcze pójdziemy na spawna, zobaczymy jak tam na drzewkarce, czy jacyś ludzie są. Najbardziej mnie śmieszą wszyscy tutaj, no to jest po prostu hit. Ludzie zostawiają sobie awka na spawnie i sobie kopią, no bo kto im zabroni tak naprawdę? Kopią sobie na spawnie. No i niech kopią, tak? No i niech kopią, bo kto im zabroni? Oczywiście, że tak, nikt nie zabroni. Ktoś tam na górze jest, czy nikogo, nikogo nie ma? Chyba nikogo nie ma, więc spoko, ale tam ktoś na dole się bije, czy po prostu sobie sam biega? Tam sobie NML gildia, okej. Okay. Jak to wygląda? Gia, TP, nie. TPA, TP czarny, Zbyszek, tutaj jest jakaś chyba klepa.
Tutaj jest chyba jakaś sklepa, widzę. Jest w jakiejś lawie się chłopy pozabijały, więc... aha, ale on już go zabił, więc... To chyba tyle. Dobra, widzowie. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Przypominam, żebyście wbili na serwer. Przypominam, że zapraszam serdecznie na serwer, czyli na playmc.pl. Edycja trwa, ludzie grają, jest jak najbardziej okej, tak mi się wydaje, mimo wszystko, że jest jak najbardziej okej. Więc no, jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia już jutro. Na razie.